Dom to podcast, w którym rozmawiamy o zdrowym duszpasterstwie. To podcast współtworzony przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski i redakcję dominikanie.pl. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem dominikaninem i redaktorem naczelnym dominikanie.pl, a rozmowy w ramach tej serii współprowadzi ze mną Olga Bieniek. Za chwilę wysłuchamy odczytanej przez lektorkę wypowiedzi osoby skrzywdzonej, a następnie przystąpimy do rozmowy z naszym gościem, panią Martą Skierkowską, psycholożką, wiceprezeską Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, która w ramach pracy fundacji zajmuje się profilaktyką wykorzystania seksualnego. Serdecznie witamy. Witam państwa bardzo serdecznie. Już nie jestem ofiarą. Nie jestem ofiarą losu. Tym gorszym, napiętnowanym, z poczuciem, że przegrałem życie, bo mój przyjaciel okazał się seksualnym predatorem. Niestety to, co mi zrobił, zabiło moją duszę. Nie żyję pełnią życia. Żyje tylko moje ciało. Nie jestem nieumarły, bo wbrew temu, co się stało i do czego się wprost przygotowywałem, nie popełniłem samobójstwa. Jakiego innego słowa niż ofiara warto używać w kontekście krzywd seksualnych? Ta historia opowiada nam o tym, że słowo ofiara nie jest tym, czego oczekują osoby pokrzywdzone. Jest czymś, co je bardzo stygmatyzuje, naznacza, co właśnie budzi takie szereg negatywnych konotacji z pewną bezradnością, z byciem kimś gorszym, kimś niedostatecznym. Można powiedzieć, że to słowo w pewnym sensie po raz kolejny wyrządza krzywdzie osobie, która już i tak doświadczyła wielu trudności. Słowo ofiara też, które często jest używane w kontekście osób pokrzywdzonych w ogóle, nie jest słowem, które w polskim systemie prawnym ma jakiekolwiek odbicie, jest używane. Nie ma takiej funkcji, powiedzmy właśnie, bycia pewnym operatorem w języku prawa. Dlatego eksperci zajmujący się problemem wykorzystywania seksualnego odradzają jego używanie i doradzają zastąpienie go słowem osoba pokrzywdzona. Osoba skrzywdzona, osoba, która doświadczyła wykorzystywania seksualnego, jeżeli o tym mówimy w tym kontekście. Ale możemy też po prostu mówić o człowieku i czasem opowiadać jego historię i wtedy też wiadomo, o co chodzi. Mówisz, że w systemie prawnym nie ma odbicia to słowo ofiara, a jakie ma? Czy to jest właśnie osoba pokrzywdzona? Osoba pokrzywdzona, tak. I dlatego to jest takie słowo, które jeżeli będziemy go używać, to będziemy się dobrze rozumieć jakby i w społeczeństwie, między osobami, które zajmują się prawem, psychologami, psychoterapeutami i też osobami pokrzywdzonymi. Także słowo osoba pokrzywdzona, dwa słowa, osoba pokrzywdzona są właściwie takim uniwersalnym pojęciem, które jednocześnie oczywiście nie można powiedzieć, że ono jest też wolne od różnych skojarzeń, od tego, że jest tam ta krzywda gdzieś zawarta. Natomiast jest na pewno o tyle dobrym rozwiązaniem, że nie niesie za sobą aż takiego ciężaru, jak ta ofiara, która jest w języku używana w bardzo wielu kontekstach, nie tylko w kontekście osób pokrzywdzonych różnymi krzywdami, ale też w kontekście na przykład mówić o ofiara losu, o kimś takim, kto sobie w życiu nie radzi, kto wykazuje się pewną bezradnością. I te różne konotacje przylepiają się potem do osób pokrzywdzonych. W momencie, kiedy nazywamy je ofiarami, to często one też słyszą te wszystkie niewypowiedziane słowa, które zawierają się w tym ciężarze słowa ofiara. Dlatego też, to jest też słowo, które trudno jest usunąć, bo jest dosyć powszechnie używane. Jest używane też i w środowisku akademickim, i w literaturze, i w mediach, więc na pewno przed nami jest bardzo długa droga, żeby móc zaoferować osobom pokrzywdzonym właśnie to odpowiednie nazewnictwo, odpowiednie słownictwo w tym kontekście. Natomiast ze względu na to, żeby po raz kolejny kogoś nie krzywdzić, rekomendujemy, żeby właśnie przerzucić się, zastąpić słowem osoba pokrzywdzona. A są jeszcze jakieś słowa, które są powszechnie używane, a warto by było je zastąpić? W
kontekście wykorzystywania seksualnego ogólnie. Tak, jest szereg takich słów. To taki problem też i być może jest tak, że problemy, które wywodzą się z pewnego tabu, takie, o których niechętnie się mówi, które do tej przestrzeni publicznej się przez wiele lat przedzierały różnymi kanałami, miały do tego różne drogi, nie są też dobrze jakoś terminologicznie, można powiedzieć, wyposażone. Problem wykorzystywania seksualnego też dosyć dynamicznie się rozwija, bo rozwijają się nowe technologie, one też niosą ze sobą pewne ryzyka nowe, których wcześniej nie znaliśmy, związane z wykorzystywaniem. I w związku z tym też rozwija się ten język, który to wszystko opisuje. Więc sami profesjonaliści często mają duże wyzwanie takie z językiem wokół wykorzystywania seksualnego. Ale jest szereg terminów. A czy mogę zapytać o przykład takiej nowej rzeczywistości, która właśnie nie znajduje odpowiedniej terminologii w tym, co mamy dostępne? To znaczy, to nawet może nie jest tak, że nie znajduje, tylko właśnie zaczyna być nazywane szybciej trochę w to, pojawia się nowe zjawisko, pojawia się jakiś termin, który często występuje już tylko po angielsku i wchodzi do języka polskiego jednocześnie, bo brak innego zamiennika. To może być między innymi sextortion czy sexting. Różne formy wykorzystywania właśnie związane z nowymi mediami. Grooming, tak bardzo często też spotykane. Natomiast takie słowa, które w pewnym sensie szkodzą znowu osobom pokrzywdzonym, bo wydaje mi się, że to jest najważniejszy powód, żeby zamienić nasze słowniki, żeby je trochę doszlifować i niektóre słowa pozamieniać na takie, które będą bardziej bezpieczne w kontekście osób pokrzywdzonych. To między innymi mówienie o na przykład nadużyciu seksualnym. To jest szczególnie taki termin, jest nawet teraz jakoś czuję w ciele, jak go wypowiadam, jak Państwu o tym opowiadam, jak o tym rozmawiamy, to nadużycie sugeruje, że w pewnym sensie użycie jest normatywne, a tylko nadużycie jest czymś, co jest pewnego rodzaju patologią, czymś, co powinno być penalizowane. Natomiast ono pojawia się w różnych kontekstach. Zwykle w kontekstach jakichś niechcianych i przekraczających granice kontaktów seksualnych, czyli wtedy, kiedy no, ktoś się na coś nie zgodził, jego granice zostały przekroczone, został skrzywdzony czy skrzywdzona. No a to nadużycie po pierwsze, jakby nawet odnosząc do samego użycia, sugeruje pewną przedmiotowość osoby, która w tym przypadku została pokrzywdzona, czyli wtedy trochę w tle tej opowieści mamy, że w pewnym sensie, gdyby to było użycie, to miałoby jakąś zgodę, mogłoby być przyjęte, a tylko w momencie, kiedy przekroczy jakiś kolejny poziom, to staje się zagrażające. Natomiast na przykład ten termin też jest bardzo często odnoszony w kontekście dzieci, w kontekście wykorzystywania seksualnego dzieci, kiedy mówi się o nadużyciach seksualnych wobec dzieci, co budzi w szczególności sprzeciw osób, które zajmują się językiem w kontekście wykorzystywania seksualnego, bo oczywiście w kontekście dzieci, osób poniżej 15 roku życia, nie ma mowy o żadnej formie kontaktów seksualnych z dorosłymi, które mogłyby być akceptowane. I wykorzystanie seksualne to jest takie pojęcie, które chyba najlepiej obrazuje. Tak, wykorzystywanie seksualne albo przemoc seksualna, to jest tak, że w ogóle taki język związany z krzywdzeniem ewoluuje w kierunku języka opartego na przemocy. Nie w takim sensie języka przemocowego, ale takiego, który tę przemoc jakoś wyraźnia. Tak, odnosi się jakoś do przemocy i pokazuje właśnie, że te różne formy krzywdzenia czy krzywdzących kontaktów między ludźmi, nie tylko w kontekście dzieci, ale także w kontekście osób dorosłych, gdzieś mają związek z przemocą. Więc takimi rekomendowanymi terminami, którymi można zastąpić to nadużycie, które szczególnie źle jakoś wypada i jest odbierane także źle przez osoby pokrzywdzone, to jest albo przemoc seksualna, albo wykorzystywanie seksualne, czy też wykorzystywanie seksualne dzieci, jeżeli mówimy konkretnie już o takim zjawisku, kiedy dziecko zostało osobą pokrzywdzoną. Przemoc seksualna natomiast nie jest też wolna od ryzyk, dlatego że jest to pojęcie bardzo szerokie.
Czyli ono pokazuje, jakby w jednym terminie mamy pełne spektrum różnych krzywdzących zachowań seksualnych. Czyli czasami możemy, mówiąc o czymś, trochę rozmywać też te pojęcie, czy rozmywać poszczególne formy wykorzystywania. Natomiast do takiego, wtedy są takie momenty w komunikacji, kiedy potrzebujemy zbiorczych terminów. Więc przemoc seksualna czy wykorzystywanie seksualne mogłyby być dobrymi terminami, żeby to opisać. Czasem jeszcze w komunikacji, w mediach, w tytułach książek, w środowisku akademickim spotykamy się z molestowaniem seksualnym. I to też taki termin, który jest dosyć często używany, zarówno w kontekście dzieci, jak i osób dorosłych. Natomiast jest to także termin, który budzi pewne wątpliwości. Po pierwsze, w języku prawnym to molestowanie odnosi się do stosunku pracy, czyli mówimy o nim w takich sytuacjach, w których dochodzi gdzieś właśnie w miejscu zatrudnienia, gdzie osoba, która ma przewagę nad drugą osobą, czy jakąś w hierarchii, czy z innych powodów, w jakiś sposób ją krzywdzi. I molestowanie obejmuje też bardzo różne formy, nie tylko seksualne, ale także może być psychiczne, chociażby tak jakieś formy, czy jakieś fizyczne. Natomiast z tym molestowaniem również wiążą się różne konotacje. Być może dlatego, że ono się odnosi, że ono się wywodzi z takiego środowiska pracy, to ono czasem budzi takie skojarzenia, że molestowanie to jest klepnięcie kogoś w niewłaściwy sposób, na przykład, co oczywiście jest karygodne i nigdy nie powinno nastąpić. Natomiast kiedy opisujemy jakieś znaczące krzywdy, których doznały osoby wykorzystane seksualnie i mówimy wtedy o molestowaniu, one też mogą poczuć, albo ktoś może wokół poczuć, że ta krzywda jest w pewnym sensie minimalizowana, że właśnie odnosi się do czegoś, co nie było takie poważne, że właściwie być może nawet nic takiego się nie stało. Więc jest też taka obawa, że termin molestowanie może budzić takie skojarzenia. Oczywiście jakby celem komunikacji jest to, żeby się porozumieć, więc można by było uznać, że mówiąc nawet w różny sposób, jakby o tym samym zjawisku, mamy szansę się porozumieć, zobaczyć i przecież o to w tym wszystkim chodzi. No i pewnie językoznawcy właśnie tak by powiedzieli. Natomiast ze względu na tę szczególnie wrażliwą sytuację, także psychologiczną, osób pokrzywdzonych, warto włożyć wysiłek w to, żeby mówić w sposób, który będzie te osoby chronił, który będzie oddawał pewną sprawiedliwość w tym zjawisku, który będzie pokazywał brak równowagi i to, że rzeczywiście ktoś odniósł krzywdę. Jesteśmy na gruncie opisu tego, co dzieje się z osobą doznającą krzywdy, że tutaj mówimy o przemocy, o wykorzystaniu, ale czasem też jest potrzeba powiedzenia o tym od drugiej strony. Czyli i w Kościele szczególnie spotykamy się z tym, że mówi się o jakimś grzechu, przestępstwie, czy właśnie krzywdzie w sposób skrótowy. Jak o tym mówić? Jakich może też unikać sformułowań, kiedy mówimy właśnie o przemocy seksualnej? Grzech jest rzeczywiście, ma tu szczególne znaczenie. I dziękuję, że też o nim mówisz i że dokładasz ten kamień teraz do tego ogródka terminologicznego, w którym jesteśmy. Ja mam takie pierwszą myśl, która przychodzi do mnie w naszej rozmowie o grzechu, że jest to taki argument, którego często używają sprawcy wykorzystywania seksualnego, którzy mówią osobom pokrzywdzonym, osobom, które krzywdzą, że one zgrzeszyły, że zrobiły coś, co jest grzechem. Coś, co de facto utrudnia im potem ujawnienie tego, co się wydarzyło. Jest im bardzo trudno mówić, bo mają poczucie winy, że brały udział w czymś, mimo że nie było tam ich woli, nie było intencji, nie zrobiły de facto nic, co mogłoby być nawet w takim explicit rozumieniu grzechem. Po prostu one poddały się jakiemuś złemu działaniu innej osoby. To mam doświadczenie z wieloma takimi sytuacjami, gdzie było to takim pogrążającym argumentem, który rzeczywiście stanął na drodze do ujawnienia. Że w pewnym sensie użycie
Bo tak, to jest faktem, że ze strony osoby, która dokonuje tej przemocy, to jest grzech, ale że w pewnym sensie mówienie o wykorzystaniu seksualnym jako o grzechu może jakoś powstrzymywać osoby skrzywdzone przed tym, żeby o tym mówić, że to je wpycha w tą domenę poczucia winy, czy taki w ogóle czegoś, co ma charakter moralny dla niej. Znaczy, ja myślę, że w takich kategoriach moralności, o których teraz mówisz, to jest tak, że jeżeli mówimy o tym, że sprawca wykorzystywania seksualnego popełnił grzech, to mówimy coś, co jest prawdziwe, coś, co jest obiektywnie prawdą i co jest też potrzebne osobie pokrzywdzonej, jeżeli dla niej wiara jest istotna i też to, jak patrzy na to jej wspólnota, jej kościół. To nazywanie rzeczy po imieniu i nazywanie w ten sposób grzechem jest z mojej perspektywy istotne i może być czymś leczącym też w pewnym sensie, tak? Bo to jest też taka ocena moralna ze strony bardzo, bardzo ważnej sfery życia. Natomiast ten grzech bywa też znowu wykorzystywany przez inne osoby, jakby pada z innych stron w stosunku do osoby pokrzywdzonej, jakby pokazując jej to, że brała udział w czymś, co było nieczyste, co było złe i jest częścią tego grzechu. Aha, że ktoś mówi to, w czym brałaś udział, czy to, co ci się przydarzyło, jest grzeszne. Lepiej tak. Na przykład to był twój grzech. Lepiej, żebyś teraz o tym nikomu nie powiedział albo nie powiedziała. Ciekawe, co zrobisz z tym, że to ty zgrzeszyłaś. Także może być też używane w kontekście takim wywołującym poczucie winy. Natomiast właśnie ta druga strona medalu, to, że mówimy o samej czynności krzywdzenia seksualnego kogoś, przemocy seksualnej, o tej osobie sprawcy, że ona popełnia grzech, że nadajemy temu znaczenie, to myślę, że jest bardzo potrzebne i jest potrzebne właśnie osobom pokrzywdzonym. De facto ta nasza reakcja, to w jaki sposób ta społeczność, na przykład jakaś wkoło, przyjmie informację o tym, że gdzieś miało miejsce krzywdzenie, że ta konkretna osoba została skrzywdzona, może wpływać na to, w jaki sposób ona będzie wracać do równowagi. Czy my jej tę drogę do powrotu do zdrowia jakoś udrożnimy, umożliwimy, sprawimy, że ona będzie dosyć gładka, czy też właśnie przez czasem nawet nieświadome działania, przez słowa, które ranią, przez powstrzymywanie się od słów, które mogłyby oddawać sprawiedliwość w różnych momentach, możemy sprawić, że ta droga będzie bardziej wyboista, będzie miała więcej zakrętów, a być może zatrzyma się gdzieś na bardzo długo. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, co ty mówisz, bo na pierwszy rzut ucha to może się wydawać, że to, co to za problem, myślisz, że to jest tylko język, nie? Że to tak naprawdę nie ma się udziału w tej krzywdzie. Że opisując daną rzeczywistość, tak naprawdę jak się wpływa na rzeczywistość, ale się wpływa na tę rzeczywistość. I właśnie ja tutaj też widzę pewien problem, bo to znaczy z jednej strony mamy taki w sumie dylemat i jak to rozważyć, jednocześnie nazywając pewne rzeczy po imieniu, ale jednocześnie nie dokrzywdzając. I jak wypośrodkować to? Ewentualnie ja jeszcze tutaj widzę ucieczkę w drugą stronę, to znaczy z jednej strony jest takie walenie prosto z mostu, i nie patrząc na to, jakie nasze słowa mają konsekwencje, a z drugiej strony takie obchodzenie i owijanie w bawełnę, jakieś eufemizmy, które powodują, że to wszystko się rozmywa. Mhm. I jak to wypośrodkować, gdzie się znaleźć? Bardzo ci, Olga, dziękuję, że o tym mówisz, bo rzeczywiście nie chodzi tutaj ani o jedno, ani o drugie. Źle nazywając rzeczy, dodajemy światu nieszczęścia, jak mawiał, pisał Albert Camus. I właśnie o tym jest, myślę, że też ta nasza rozmowa, że czasami nie mamy intencji. Ja jestem w ogóle przekonana, że rozmawiając i źle używając, źle to nawet nie jest dobre słowo, tak, bo ludzie nie mają świadomości, że te słowa mogą krzywdzić. To nie ma intencji. Jakby każdy chce jak najlepiej dla osoby pokrzywdzonej, no i są jakieś sytuacje, gdzie ludzie nie przyjmują do końca, nie zgadzają się w ogóle z koncepcją przemocy seksualnej, ale to zostawmy to z boku, bo chodzi nam, jakby rozmawiamy i po drugiej stronie mamy osoby, które mają dobre intencje i które chcą dobrze mówić o tym problemie. I myślę, że to nie jest taki dylemat, przed którym stoimy między waleniem prosto z mostu, a owijaniem w bawełnę.
tylko powiedziałabym mówieniem prawdy, mówieniem wprost, ale używaniem odpowiednich słów, których musimy się nauczyć i które trochę mogą nam się wydawać owijaniem w bawełnę na tym etapie, bo nie są dla nas naturalne. Bo jeżeli coś by można było powiedzieć, nie wiem, szybko nadużycie czy molestowanie, bo przecież tak się zawsze mówiło i wszyscy wiedzą, o co chodzi i to jest to takie najprostsze rozwiązanie. I nie chodzi o to, że to jest wprost, a jak powiemy wykorzystywanie czy przemoc seksualna, to już jest mniej wprost. To jest ciągle jakby ten przekaz, który jest podobnego wymiaru, tylko liczy się z atmosferą i konotacją wokół tych poszczególnych słów. I też mam takie poczucie i doświadczenie, bo przecież ja dopiero od wielu lat zajmuję się problemem przemocy seksualnej, a dopiero od nie wiem, połowy tych lat wiem, że niektóre rzeczy, niektóre słowa, których wcześniej używaliśmy, nie były odpowiednie i mogły stygmatyzować, jakoś wiktymizować powtórnie osoby, z którymi pracujemy. I wiem, że jaki to jest trudny i w pewnym sensie też sztuczny proces, bo nie jest łatwo jakieś słowa, które są w dość powszechnym użyciu z języka, nawet nie tyle usunąć, tak? Bo przecież one nam są cały czas potrzebne, bo znaczą różne rzeczy, nie tylko w tym kontekście. Ale co zrobić, żeby trochę zminimalizować ich używanie, a z większą świadomością mówić o tym zjawisku, używając takich słów, za które śmiało możemy wziąć odpowiedzialność, bo wiemy, że one lepiej będą rezonować i lepiej będą potem działać też na osoby pokrzywdzone, a też myślę, że lepiej będą opowiadać o całym zjawisku i o jego dynamice, bo per saldo, że właśnie to się wydarzy. Ja mam takie wrażenie, że rozmowa o wykorzystaniu seksualnym jest podwójnie trudna, dlatego że dotyczy czegoś, co jest jakoś nieprawdopodobnie bolesne, a z drugiej strony, że w ogóle dotyczy sfery seksualnej. No bo skądinąd jest tak, że w odniesieniu do seksualności mamy określenia albo medyczne, albo wulgarne, albo infantylne. I w ogóle trudno mówić o seksualności, więc też trudno z kimś rozmawiać w komfortowy sposób o tym, co mu się stało na przykład. To jest kolejna rzecz, która wydaje mi się problematyczna. No tak, oczywiście to tak jak mówisz, nawet gdybyśmy mieli rozmawiać o normatywnych zachowaniach seksualnych, to byłoby to bardzo trudne. Z różnymi osobami, czasem z osobami, z którymi się wcześniej nie widzieliśmy, albo z osobami, które mało znamy. A osoby, które czasem opowiadają swoje historie związane z skrzywdzeniem seksualnym, mają to jeszcze ten dodatkowe kamienie przyczepiane, o których powiedziałeś, czyli że dotyka to czegoś, co było okropną traumą. Czasem ta trauma była zaserwowana przez osoby, którym ufały. I to też nieprawdopodobnie je skrzywdziło. No a po trzecie znowu dotyczy to takiego tematu jakby cielesności, seksualności, który jest intymnym tematem i o którym no też nie ma takiej praktyki szerokiego rozmawiania. Ludzie się nie czują z tym komfortowo i jest to też bardzo prywatny temat. I na pewno takie rozmowy dla osób pokrzywdzonych są trudne. Ale to, co my możemy zrobić, to myślę, że znowu jakby wracając do języka, że przez to, że będziemy, wierzę w to, pracować nad tym, żeby nasze społeczeństwo coraz w bardziej taki sprawiedliwy i świadomy sposób rozmawiało o zjawisku wykorzystywania seksualnego, przemocy seksualnej, możemy sprawić, że też bardziej przyjazne będzie środowisko do przyjmowania tych bardzo trudnych historii czasami i ludzi z ich historiami. Też jak to powiedziałeś, Radku, o osobach pokrzywdzonych, które gdzieś mierzą się z ujawnianiem swoich historii. Wiemy też, że to się dzieje stosunkowo rzadko, szczególnie no, w przypadku dzieci to w ogóle jest to niewielki procent spraw, które tak naprawdę wychodzi na światło dzienne. Dziecko nie ma interesu, żeby ujawniać, sprawca tym bardziej nie ma interesu, żeby ujawniać. Ale przychodzą mi do głowy artykuły w mediach na przykład, czy jakieś materiały w programach newsowych może,
gdzie osoby pokrzywdzone już nie na poziomie słownictwa, ale na poziomie tego, w jaki sposób opowiadano ich historię, albo w jaki sposób je pokazywano, były skrzywdzone powtórnie, albo mogły zostać skrzywdzone powtórnie. Więc taka nasza, myślę, że uważność w ogóle na całokształt tej opowieści jest istotna. To jest ciekawe, co mówisz, a mogłabyś dać jakiś przykład, w jaki sposób ta prezentacja czy mówienie o osobach skrzywdzonych może być powtórną krzywdą właśnie? Użyję tu kilku przykładów, które znam, jakby takich historii, które się naprawdę wydarzyły. Na przykład w przypadku dzieci czasem jest tak, że rodzice czy opiekunowie chcą angażować media w te sprawy, albo media same się zgłaszają, szukają zresztą takich sytuacji do opisów. Czasami jest tak, że rodzicom bardzo zależy, żeby opowiedzieć tę historię, żeby ją ujawnić, bo szukają sprawiedliwości, bo czasami tak jest, że szukają po prostu właśnie sprawiedliwości, ale czasami jest to też po prostu okazja, żeby zaistnieć w mediach z jakiegoś powodu. I gdzieś schodzi na drugi plan ten interes pokrzywdzonego dziecka, które raczej nie ma powodów, żeby opowiadać swoją historię mediom, żeby być w mediach, żeby jego historia była kojarzona z jego wizerunkiem, kiedy chodzi do szkoły, kiedy dzieci nie rozumieją tego, co się wydarzyło, kiedy mogą używać tego przeciwko temu dziecku, kiedy przestaje być Krzysiem z 4A, a staje się Krzysiem, który został wykorzystany seksualnie, o czym wszyscy wiedzą i gdzieś ta historia powszechnie żyje. Więc to oczywiście może być tak stygmatyzujące, w sensie, że nagle o tym też bardzo prywatnej, krzywdzącej i bolesnej sprawie nagle na przykład wie jakaś duża społeczność, która w różny sposób to wykorzystuje i też wykorzystuje przeciwko tej osobie pokrzywdzonej. Z drugiej strony może być tak, że osoba, która na przykład słyszy swoją historię opowiedzianą przez media w taki sposób, który nie oddaje sprawiedliwości, kiedy czytamy, że ktoś został zgwałcony. No, gwałty nie dzieją się same. Jakby nie ma tak, że ktoś został zgwałcony, tylko ktoś zgwałcił konkretną osobę, tak? Znaczy, że czasem nawet przez używanie tej strony biernej minimalizujemy krzywdę i na przykład znika w ogóle osoba sprawcy w tych przekazach. Jest tylko ta osoba, która została pokrzywdzona i której coś tam się wydarzyło, ale nie ma w ogóle sprawcy w tym przekazie. Nie ma tego ciężaru tej odpowiedzialności i sprawiedliwości, który powinien być tutaj zdecydowanie po stronie sprawcy. Czasem też to, co uderza w mediach, to akurat odniosę do kobiet, bo najczęściej w takim kontekście kobiet o tym czytam czy słyszę. To jest przy opisie różnych spraw. Zresztą media, nie tylko media, bo to też historie, które sobie z ręki do ręki powtarzamy, opowiadamy jakieś sytuacje. To na przykład o tym, że jakaś kobieta została skrzywdzona, ale była umalowana, piła alkohol, była nieodpowiednio ubrana, albo gdzieś potem się umówiła z tą osobą, która ją skrzywdziła. I w ten sposób minimalizujemy znowu tę krzywdę. Przenosimy, że skoro te wszystkie warunki przed chwilą przeze mnie wymienione były spełnione, to stwarzamy takie wrażenie, jakby ta wina po stronie sprawcy była nieco mniejsza. Bo ta kobieta zrobiła coś, tak brzmi w tej relacji, żeby zostać wykorzystana. To jest oczywiście oburzające. Ja mam takie pytanie, bo my tutaj często będziemy, w sensie nasi odbiorcy będą często osobami wspierającymi. Myślę, że rzadziej osobami skrzywdzonymi, chociaż być może też. Ale to też jest pytanie dla nich. Jak rozmawiać z kimś nam bliskim, który przychodzi do nas z taką informacją, że został skrzywdzony? Jak kierować komunikaty, żeby wesprzeć, a nie dokrzywdzać? Jak poprowadzić tę pierwszą, też taką szokującą dla nas i taką trudną rozmowę, bo to jednak też tak jakby w rzeczywistość nas, i tutaj nie minimalizuję krzywdy osób pokrzywdzonych, ale bardziej myślę o takim właśnie pierwszym szoku. No i o tym, że kontekst krzywdy jest też szerszy, że
jest skrzywdzona osoba, skrzywdzona bezpośrednio i cała... Społeczność jej jakoś, tak. Ale też to, co mówisz, Olga, jest bardzo ważne, dlatego że to, jak my zareagujemy, to też wpłynie na to, jak ta osoba będzie, będzie zdrowieć po tej sytuacji, więc to ma ogromne znaczenie. Nie ma złotego środka, nie ma takiego przepisu czy manuala do takiej idealnej rozmowy, którą można by było przeprowadzić, ale myślę, że to, co ułatwia myślenie o tym, że taka rozmowa mogłaby nas spotkać i co moglibyśmy wtedy zrobić, jest to, że tam nie chodzi o to, żebyśmy my się bardzo dużo odzywali jako te osoby, które przyjmują jakąś bardzo trudną informację. Tak naprawdę chodzi o życzliwe towarzyszenie, uważne słuchanie, powstrzymanie się od udzielania rad i komentowania, ale myślę, że są takie słowa, które warto powiedzieć w takiej bardzo trudnej dla obydwu stron zresztą sytuacji, bo te emocje po stronie osoby, która słyszy, też są intensywne. To jest docenienie tego, że ktoś przyszedł. Dziękuję. Dziękuję, że mi o tym mówisz. Dobrze robisz, że mi o tym mówisz. Tak, ta osoba, która przychodzi, ma bardzo wiele wątpliwości i nie wie, czy ujawniając swoją historię zrobi dobrze. Czy, bo boi się, bo ma wiele powodów, żeby nie ujawniać. Boi się tego momentu, mierzy się z różnymi emocjami, zanim się na to zdecyduje. Też tu chciałam powiedzieć, że decyzja taka o ujawnieniu to wymaga ogromnej odwagi. Jest, no, to jest coś niebywałego, ten akt odwagi, z którym mamy do czynienia w momencie, kiedy ktoś nam mówi o czymś tak trudnym dla niego. Więc mamy przed sobą osobę, która jest niezwykle odważna. Warto to docenić, jakoś nazwać, powiedzieć, że to dobrze, że mi o tym mówisz. Będę z tobą. Zobaczymy, co dalej. Nie musimy mieć od razu ścieżki interwencji jakby w naszym planie, bo nie o to chodzi, tylko chodzi o takie życzliwe i prawdziwe, autentyczne jakoś bycie z tą osobą. A potem wspólne zastanowienie się, co dalej. Oczywiście to może inaczej wyglądać, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, który nam mówi. Wtedy cały ciężar takiej interwencji jest po naszej stronie, osoby dorosłej, która słyszy taką informację. No ale kiedy mamy do czynienia z osobą dorosłą, no to ona też decyduje, jakby co dalej chce zrobić z tym swoim ujawnieniem. Tak, my jakoś zastanawiamy się głównie nad tym, jak rozmawiać z osobami dorosłymi. I to jest też coś, co we mnie rodzi takie pytanie, bo ja często, kiedy słyszę tego rodzaju historie, no to we mnie wzbiera gniew po prostu. To jest... I zastanawiam się, na ile takie kategoryzowanie, czyli mówienie, nie wiem, to był gwałt, albo zostałeś skrzywdzony, zostałaś skrzywdzona, czy to jest okej, czy lepiej unikać takich mocnych słów czy sformułowań? Tu znowu nie ma jednej recepty, którą moglibyśmy dać wszystkim. Myślę, że tu musimy zaufać swojej intuicji i wyczuciu sytuacji. Mam poczucie, że w przypadku, kiedy rozmawiamy z osobą, której słychać z relacji, że dzieje się krzywda, ale która nie potrafi tego nazwać, która nie potrafi, nie widzi tego w taki sposób, ale no, widzimy, że dzieje się coś bardzo takiego trudnego, coś takiego, co może ją gdzieś w bardzo trudne miejsce zaprowadzić, że ta osoba, ta druga osoba, z którą ona ma do czynienia, jest sprawcą, to można też podpowiedzieć o swojej perspektywie, jak ja to widzę. To nie zawsze są jakieś kategoryczne oceny, bo czasem rzeczy nie są albo czarne, albo białe, ale czasami takie, wiesz, jak słyszę, jak mi to opowiadasz, to mam takie poczucie, że opowiadasz właśnie o na przykład przemocy seksualnej, tak, w relacji, w związku, która się dzieje i niepokoi mnie to, co mówisz. I zobaczyć też, jak druga strona zareaguje. Oczywiście tak jak cały czas to odbijamy jakoś, no bo sprawa ma się inaczej, kiedy mamy do czynienia z dziećmi, tak? Wtedy my musimy wziąć na siebie tę rolę osoby, która pociągnie dalej temat i też rozstrzygnie, tak? Czy ten temat dalej zabrać, tak? Bo nie musi rozstrzygać na poziomie, kto tam jest winny i ile lat więzienia dostanie. Tylko co dalej z tym zrobić. Natomiast w przypadku, kiedy rozmawiamy z osobą dorosłą, to możemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami w taki życzliwy sposób.
Też czasem używa się określeń takich jak zbrodnia, na przykład zbrodnia wykorzystania seksualnego. Co uważasz o używaniu tak mocnych sformułowań? Trudne. To jest dla mnie, jak słyszę o zbrodni wykorzystywania seksualnego, bo mam poczucie, że to, że osoby pokrzywdzone właśnie nie oczekują aż takich radykalnych rozstrzygnięć, znaczy, że nie chciałyby być w swoim życiu pokrzywdzone zbrodnią, znaczy doświadczyły czegoś bardzo trudnego, z czym będą próbowały sobie radzić, ale zbrodnia momentami brzmi jak coś takiego nieodwracalnego, coś, co niesie ze sobą pokłosie po prostu jakieś ogromne. I oczywiście wyobrażam sobie teraz przypadki, które no, mogłyby być tak bardzo trudne, że żadne inne słowo by nam nie przyszło na myśl w tym kontekście. Ale myślę, że to, co jest ważne przy wspieraniu, a mówimy tutaj tak naprawdę, cała nasza rozmowa dotyczy kontekstu tak naprawdę, co robić, jak mówić, żeby wspierać osoby, które są pokrzywdzone. Że wsparciem jest to, kiedy mówimy, że to się rzeczywiście zdarza, tak? To się nigdy nie powinno zdarzyć, ale to nie jesteś jedyną osobą, której to się zdarzyło. To pomaga, bo to znaczy, że nie ja jestem jakąś osobą jedyną na świecie, która ma takie przeżycie, tylko że są osoby, które też przez to przechodzą. Nie jestem w tym sama. Ktoś przede mną przez to przechodził i ktoś po mnie też jeszcze będzie przez to przechodził. I są osoby też, które pomagają w tego typu sytuacjach. Natomiast zastanawiam się, czy po zbrodni można się dźwignąć. Trochę mam taką wątpliwość, jak słyszę. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że być może ktoś tak może myśleć też o swoim doświadczeniu i to go wspiera. I że mogą być różne sytuacje, w których znowu nie ma jakiejś decyzji językowej. To, czyli ja z tego rozumiem, że z perspektywy osoby, która rozmawia z kimś, kto doznał krzywdy, nie jest zawsze pożądane, żeby po prostu ten język eskalować, żeby dobierać go, żeby używać adekwatnego języka, o którym wspominałaś, czyli właśnie unikać takich sformułowań jak ofiara, nadużycie, mówić o krzywdzie, wykorzystaniu czy przemocy, ale że używanie najmocniejszego określenia, jakie przyjdzie mi do głowy, może być dla mnie jakoś emocjonalnie, nie wiem, rozładowujące, a niekoniecznie będzie pomocne dla tej osoby. Tak, pamiętajmy też właśnie o tym, że to osoba pokrzywdzona nie potrzebuje naszego emocjonalnego rozładowania, że ono jest ewentualnie nam potrzebne i możemy to zrobić na bardzo wiele różnych sposobów, niekoniecznie w tym. Natomiast ja myślę, że też istotne jest podążanie za osobą pokrzywdzoną, z którą rozmawiamy, chyba że, tak jak podałeś wcześniej ten przykład, że musimy coś nazwać, podpowiedzieć, bo może nie być czytelne z drugiej strony, że to, czego doświadcza, jest czymś bardzo przekraczającym granice, nigdy nie powinno mieć miejsca, bo na przykład granice tej osoby są bardzo przesunięte i w ten sposób dla niej krzywdzące i my możemy ją wesprzeć, nazywając rzeczy po imieniu. Natomiast mam poczucie, że nazywanie w takich już bardzo, używanie takich ostrych bardzo słów zwykle nie jest wspierające. No a w końcu o wsparcie tu chodzi. A w końcu o wsparcie tu chodzi i o to, żeby stworzyć takie środowisko, w którym będzie ok, żeby ujawnić, bo będzie wiadomo, że ze swoim ujawnieniem nie zostanę oceniony, nawet na poziomie, o, to teraz jesteś ofiarą. Tak? To może być bardzo bolesne. Nie zostanę oceniony, tylko dostanę wsparcie. Ja jeszcze zapytam od strony pracy już później terapeutycznej z osobami skrzywdzonymi. Czy jakąś formą terapii jest też praca nad językiem, nad słownikiem tej osoby? W sensie przenazywanie i ponadawanie znaczeń tym słowom, które... My pracujemy w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z dziećmi, więc ta praca wygląda inaczej. Myślę, że w kontekście osób dorosłych może być dla nich wsparciem, jeżeli nie mają odpowiedniego słownictwa, żeby nazwać te rzeczy, przez które przechodziły, że osoba, która z nimi pracuje, je wspiera, może pomóc im znaleźć słowa, które opisują ich historię. To jeszcze mam jedno pytanie. Czasem używa się omówień takich, na przykład, że wydarzyło się to, albo kiedy tamto miało miejsce, to coś. Czy zastanawiam się,
Wiadomo, że wiem, jak to w naukach społecznych odpowiedź będzie pewnie to zależy, ale czy takie właśnie próba omówień, jakoś zakrycia tego, co się wydarzyło, rzeczywiście to służy, czy raczej będzie czymś, co jakoś, nie wiem, przeszkadza? Te omówienia mają taką wiadomość, wysyłają, że nie dobrze byłoby powiedzieć, co tam naprawdę było, albo niedobrze byłoby użyć jakichś konkretnych słów, albo niekomfortowo się czuję, więc unikam słów związanych z tym wydarzeniem. Myślę, że jeżeli tak mówi osoba pokrzywdzona, to jest okej. Natomiast kiedy my w rozmowie z osobą pokrzywdzoną jakby w ten sposób startujemy i tak trochę właśnie naokoło omawiamy, nie nazywamy rzeczy po imieniu, w sensie to i tamto, zakładając, że te osoby w tej rozmowie będą wiedziały, o co chodzi, to dajemy taki komunikat, że ja nie chcę o tym mówić, może wstydzę się o tym mówić, może nie chcę tego nazywać, który może gdzieś szkodzić tej relacji takiej związanej ze wsparciem. Wydaje mi się, że tutaj jest, tak jak w ogóle w życiu, ważna bardzo prawda i takie bycie w prawdzie, bycie w nazywaniu rzeczy takimi, jakie są. I myślę, że to też oswaja bardzo, bo kiedy rozmawiamy i nazywamy wprost pewne zjawiska, używając tych odpowiednich słów, to pokazujemy, że się tego nie boimy, że jesteśmy, można z nami o tym rozmawiać. Nie jest to dla nas jakiś temat tabu, nie uciekamy przed tym, tylko jesteśmy gotowi na tę bardzo trudną rozmowę. Więc wydaje mi się, że dla relacji przede wszystkim, tak. Myślę, że tu chodzi o relacje. I dla tej relacji dobrze jest być w takiej prawdzie też wobec tego tematu i mówić o nim tak bardzo wprost, jak tylko się da. Marto, wydaje mi się, że z naszej strony to już wszystko. Ale tak jak wspominałem, zanim zaczęliśmy rozmowę, na koniec zostawiamy naszym gościom przestrzeń do swobodnej wypowiedzi. Czy może chciałabyś jeszcze coś dodać, czymś się podzielić? Tak, dziękuję bardzo za tę przestrzeń, dziękuję bardzo za tę rozmowę i za to, że ten temat poruszacie. Jest dla mnie niezwykle ważny i myślę, że z myślą o osobach, które być może nas teraz słuchają, mam taką myśl, że każdy z nas może być częścią przeciwdziałania temu zjawisku. I czasem to są takie subtelne, by się wydawało, sprawy, które możemy zrobić. Przez to, że będziemy zwracać uwagę, jeżeli jakiś zjawisko nie będzie nazwane w odpowiedni sposób, że będziemy reagować, kiedy w gazecie przeczytamy, że kobieta, która została zgwałcona, była umalowana i miała krótką spódniczkę, i kiedy napiszemy na przykład do dziennikarza i zwrócimy uwagę na tego typu rzeczy, że to jest pewną bardzo niesprawiedliwą oceną i gdzieś dystansuje tego sprawcę. Że nie trzeba mieć doktoratu z psychologii, żeby być częścią przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania seksualnego. I myślę, że to jest w tym bardzo trudnym temacie, po którym się poruszamy i takim też powodującym trudne emocje. No, nie jest łatwo nawet profesjonalnie się tym zajmując o tym rozmawiać, ale myślę, że jest to gdzieś taka, parafrazując, łyżka miodu, że my możemy coś z tym zrobić, że nie jesteśmy bezradni, że nauki społeczne znają wiele sposobów na to, żeby redukować zjawisko wykorzystywania seksualnego, a język jest jego częścią. I cieszę się, że każdy ma taką możliwość. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. A naszych słuchaczy, widzów, tych, którzy z nami byli dzisiaj, zapraszamy na kolejne spotkanie za 2 tygodnie, w którym pani Maria Bremer będzie mówić o roli świadków krzywdy, o tym, jak zadbać o siebie i jak dzięki temu wspierać osoby skrzywdzone. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.